Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze każe ścigać Władimira Putina. Prezesem Trybunału jest Polak. Teraz, jeśli Putin pojedzie do któregokolwiek z ponad 120 krajów członkowskich, powinien zostać aresztowany. Mógłby nawet siedzieć w więzieniu w Polsce. A tymczasem w Moskwie przymila się do chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Czy Putina spotka zasłużona kara? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. A moim gościem dzisiaj w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd. Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie. Wczoraj roiło się od gości, to tak nie bardzo mogłem się wypowiedzieć, no to dzisiaj troszkę więcej sobie porozmawiamy także z wami. Prosimy was, to już w imieniu też Czarka, o wasze komentarze, myśli, pytania. Także już nasz czat wystartował. Prosimy was o udział w tym programie. Tak, prosimy o pytania i komentarze na temat główny, ale niekoniecznie, także na inne tematy, które was dzisiaj akurat poruszają. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w piątek wydał nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Głównie chodzi o postępowanie wobec ukraińskich dzieci. I prezesem tego Trybunału, co przy tej okazji się wielu Polaków dowiedziało, bo pewnie nie wiedziało, jest Polak. Ja też się dowiedziałem dopiero, i to wyobraźcie sobie, ale to zaraz powiem, od Amerykanina pochodzenia ukraińskiego. Zaczął tu dziękować nam. Mówię, co mu chodzi? To przecież rok temuśmy pomagali, no i cały czas. A on dziękuje za to, co się właśnie w ostatnich dniach stało. I wtedy, tak, to znowu my? Już to nie znaliśmy wielkości swojego męstwa. Profesor Piotr Hofmański, wykładowca między innymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest teraz prezesem Trybunału Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. I to on właśnie też przyczynił się do tego wydania nakazu aresztowania. No, wydaje mi się, że bezprecedensowego, tak, żeby ścigać przywódcę jakiegoś państwa, to ja nie kojarzę, żeby tak się działo w ostatniej historii, tak wprost, cały czas państwa przywódcę urzędującego. No rzeczywiście, wiecie, żyjemy w czasie jakiegoś przełomu. Tu ten taki układ po II wojnie światowej się już rozsypuje od lat 80., można nawet powiedzieć od 70. Teraz ten taki porządek, gdzie niekwestionowana była rola Stanów Zjednoczonych w wolnym świecie i w całym świecie, też jest bardzo mocno kwestionowany, nawet w wolnym świecie. Wiecie, co bardzo oczywiście mnie smuci. Chiny z Rosją, bo to w tym kontekście jest ta też decyzja, zaraz do tego wrócę, chcą, że tak powiem, zdyskredytować Stany Zjednoczone, zepchnąć ich z tej roli światowego mocarstwa i w to miejsce chcą ustawić nowy komunistyczny porządek globalny. Niestety mają też, tak jak mówił rosyjski dysydent Włodzimierz Bukowski, bardzo silne lobby po stronie Zachodu, w państwach Europy Zachodniej. No w Polsce to oczywiste, bo tu komunizm się na dobre nigdy nie wyprowadził z Polski, z polskich elit, tam co rusz to jakiś szpieg, agent albo coś koło tego, ale też i w Stanach Zjednoczonych te tendencje bardzo mocno się zagnieździły. Tu widzicie Włodzimierza Bukowskiego na okładce miesięcznika Idź pod prąd. To było, zdaje się, 2004 czy 2005? 2005. 2005.
rok, też wywiad z nim, bardzo mądry człowiek, niestety już dzisiaj nie może służyć nam radą i swoimi opiniami, ale warto słuchać to, czego mówił w tamtych czasach, by rozumieć to, co się dzieje dzisiaj, bo on wiele rzeczy zapowiadał. I to, co się stało na Ukrainie, jeszcze raz powtarzam, to, że Ukraina nie skapitulowała tak, jak liczył Putin, tak, jak liczyła część przywódców Zachodu. Tacy ludzie jak przecież prezydent Francji czy kanclerz Niemiec, Merkel jeszcze, to im do głowy nie przychodziło to, co się stało właśnie w Ukrainie, to, że naród, wojsko, cała elita, też prezydent Zełenski, że postawili się, odepchnęli tych, no, Moskowie czy Moskali, Azję odepchnęli z przedpoli Kijowa i pogonili ich tam za Dniepr. Mamy nadzieję, że pogonią ich jeszcze dalej. Czekamy na ofensywę. Polska przekazuje tu migi, cały czas dostawy nowoczesnej broni, uderzenia 100 kilometrów za linię frontu, ostrzał Krymu, tu kampania, żeby zwiększyć ilość amunicji artyleryjskiej, żeby dostali ogromne zapasy tej amunicji, czyli widać, że szykuje się ofensywa i miejmy nadzieję, że będzie to przełomowa ofensywa. No a tak jak powiedziałem, przyjechał do nas nasz przyjaciel, Amerykanin, Ukrainiec, ale już z że tak powiem, mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych i z taką radością mówi, że Ukraińcy świętowali. Świętowali i znowu dziękowali Polakom. Znowu wspominali, jak wiele Polska zrobiła dla Ukrainy, dla też niepodległości Ukrainy, dla pomocy przeciwko Rosji. No i teraz Polak. No ja mówię, jaki Polak? O co wam chodzi? Nie? A oni, no jak to? No ja, no przecież to Polak go wsadza do więzienia tego tam i no różne tam przyjemne określenia Putina. No i wtedy to przyznaję, no tu bez, że tak powiem, bicia przyznaję, że nie wiedziałem, może gdzieś tam kiedyś się obiło uszy, ale nie zwróciłem na to uwagi, że ta ważna decyzja, na Twitterze od razu ją skomentowałem, że super, tylko tam trochę za późno, ale dobre i to. To nie wiedziałem, że to i Polska ma tak wielką zasługę, bo oczywiście to jest decyzja kolegialna, ale pan profesor Hofmański wziął na siebie odpowiedź i wziął na siebie pewne ryzyko, no bo on jest teraz na celowniku służb Putina, także wielki szacunek dla pana profesora Hofmańskiego, dla jego alma mater, też tu, że tak powiem, Uniwersytet Jagielloński rośnie, że tak powiem, jeśli chodzi o prestiż, nie? Różne tam ma koleje, to już nie będę wspominał. Był też wykładowcą w Białymstoku, także... No to już tam teraz wszyscy się powinni tu przyznawać, no i my Polacy wszyscy też do profesora podkreślają. Do profesora Hofmańskiego się jakoś przyznajemy, cieszymy się i to jest naprawdę wspaniała wieść, że znowu Polska, że znowu Polak, że znowu nasz odegrał tak ważną rolę w walce ze złem, w walce z komunizmem, w walce z Rosją i komunistycznymi Chinami. Nie? Bo tu trzeba nałożyć kontekst, że właśnie ten, który chce być przywódcą wolnego świata, znaczy wolnego to w jego rozumieniu, chyba chodzi o wolny tempo rozwoju, nie? Jak Chiny wszystko zaleją, ale nie wiem, no chce być, że tak powiem, takim führerem świata, czyli właśnie Xi Jinping, tu niedawno media i to zobaczcie, liberalne, czyli lewicowe, zwrócił uwagę na generała Spaldinga, którego my tutaj reklamujemy i jego książki już od paru lat i pierwszą książkę Niewidzialna wojna i teraz ta książka Wojna bez zasad, zdaje się dobrze. Tytuł z pamięci powtarzam. Radio RMF pokazało właśnie wywiad z generałem Spaldingiem, gdzie on przedstawił tezy swojej książki, a ta książka to przecież nie są wymysły generała Spaldinga. On przeczytał książkę, czy bardziej takie opracowanie strategiczne dwóch pułkowników armii komunistycznych Chin, w jaki sposób pokonać Zachód, nie? No i tam generał Spalding mówi, że dla komunistów chińskich wojna toczy się cały czas, wszystko, nie? Zaproszenie na przykład
komendanta policji polskiej do Chin, czy jakiegoś szefa służby granicznej, zaproszenie go do Chin, to też jest element wojny, nie? Tu w Europie to my myślimy, no jest pokój, no to tam możemy się odwiedzać, możemy handlować, tam ten zjadł jabłko, rzucił ogryzek na peron, nie? I tam się, no nasi, Xi Jinping zjadł polskie jabłko, jacy my szczęśliwi, nie? No banda, no to już tam se trzy kropki wpiszcie. Dla nich to wszystko jest wojna i to tłumaczy generał Spolding. Przypominam, że kiedy pierwszy raz przyjechał do Polski, żeby swoją książkę pierwszą, o tu widzicie, o, już co widzicie, to już niech tam. Zapomnijcie szybko o tym. Niektórzy politycy będą starali się zapomnieć o tym, co się tam wyprawiało i nie tylko tam. A noż, a my tam troszkę mamy lepszą pamięć pomimo wieku. Przepraszam bardzo, ale pamiętam. Generał Spolding, kiedy przyjechał z pierwszą swoją książką z promocją jej w języku polskim, żaden pisowiec się nie pofatygował, żadne medium pisowskie też nic nie zrobiło żadnego z nim wywiadu. No i teraz zobaczcie, robi z nim wywiad liberalne medium. Stąd ta decyzja profesora Hofmańskiego i Trybunału w Hadze, ona się nakłada na tę wizytę, bo tu ma być takie, miało być takie święto nowych przywódców świata, nie? Że tutaj tych Amerykanów pokonają gdzieś wcześniej czy później razem z ludami Afryki, nie? No bo teraz tam mówią, że tu Afryka też już nie będzie kolonialna. No oczywiście jest skolonizowana przez Chiny i Rosję, ale nie jest kolonialna, nie? No to taką propagandę tam oni uprawiają. Oczywiście też Amerykę katolicką, czyli łacińską bardzo mocno przejmują, infiltrują i różne takie rzeczy. I to miało być święto tych nowych panów świata, komunistycznych panów świata. No i Polacy znowu zepsuli nastrój, bo okazuje się, że to jest święto bandziorów, święto komunistycznych bandytów, nie? Jeden już ma list gończy, a drugi czeka. Bo przecież za ludobójstwo Ujgurów, za prześladowanie i morderstwa na placu Tiananmen nierozliczone, już nie mówię o wcześniejszych, tych w latach 50., 60., tych politykach kulturalnych, nie wiadomo czego, tam mówi się o 100 milionach ofiar chińskiego komunizmu, ale już mówię to mniej więcej, co gdzieś w czasach Xi Jinpinga się dzieje, chociaż też to stary dziad dosyć jest, jak to u komuchów, nie? Powinni od razu, tu podpowiadam profesorowi Hofmańskiemu, no panie profesorze, jest jeszcze drugi bandzior, który też czeka na wyrok, też już można by go objąć tym nakazem aresztowania. No ale dobre i to, że ta wizyta, no jest już teraz wizytą tego komunisty chińskiego z bandziorem rosyjskim. Z bandziorem rosyjskim, który jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Chwała Bogu i dziękujemy profesorze Hofmański za tak odważną decyzję w odpowiednim momencie historii. No to można zapytać właściwie, dlaczego ta decyzja jest tak ważna, no bo no są te kraje, które należą do tego Trybunału, które ratyfikowały statut rzymski, no ale Putin sobie siedzi w Moskwie, no i co mu z tego, no popatrzy, no wydali nakaz, no i dalej będzie tak samo siedział. Oczywiście prawdopodobieństwo złapania Putina, kiedy urzęduje, no jest znikome, no bo przecież on durny nie jest, a nawet jakby był, no to jeszcze ma paru doradców mądrzejszych pewnie. Także albo sobowtórów. Albo sobowtórów, no różnych tam. Także on tam nie poleci gdzieś do takiego kraju, który go aresztuje. Ale po pierwsze, jasno zostały określone pola zbrodni. Zobaczcie, papież Franciszek, on mówi, a ja nie pojadę do Zełenskiego, bo najpierw musiałbym do Putina pojechać, nie? Czyli taką buduje symetrię, jak gdyby to był konflikt pomiędzy jakimiś dwoma, no tam, poróżnionymi krajami, nie? Ostatnio jeszcze mówił, a ja nie wiem, czy to ludobójstwo, a może nie, nie? To są przecież z ostatnich dni wypowiedzi komunisty z Watykanu. A w tym momencie Międzynarodowy Trybunał
Trybunał w Hadze mówi, to jest ludobójca, to jest zbrodniarz. No oczywiście podejrzany, no bo jeszcze nie było rozprawy, no ale jak już jest nakaz, gończy za bandytą, no to to, jak to na Dzikim Zachodzie było, żywy lub martwy, nie, i jakaś tam nagroda. Także to ma taki mocny wydźwięk moralny, że teraz Putin i cała jego Rosja, ta armia, państwo rosyjskie, bo to przecież zaraz się boi, tam jest taka baba, co tam zajmuje się uprowadzaniem tych dzieci, tam niby rzecznik praw, czy jakiś taki, tak się tam Maria nazywa. Maria Lwowa-Białowa, też wydany nakaz aresztowania. No to właśnie o tym mówię, że już ona też się boi, a zaraz następni, no przecież zaraz następni pójdą. Tak też przedstawiciele Trybunału mówią, że no, nie wykluczają, że będą no następni. Tak, czyli żaden Ruski już teraz nawet do Turcji czy Grecji na wczasy nie może pojechać, nie? Bo go tu już zapasną, nie? Także to jest dobra wiadomość. Strach padł na Rosję. Jasno zostały to pole winy, pole zbrodni zarysowane, że to Rosja jest zbrodniarzem. Nie tam jakiś konflikt, nie jakaś wojna. To jest ludobójca, to jest Hitler. No i tyle, nie? Także to jest bardzo ważny, pierwszy taki, no powiedzmy, moralno-medialny zakres tego, co się stało, i dlatego Ukraińcy no wręcz tak cieszyli się, dziękowali Polakom, świętowali, że wreszcie świat powiedział prawdę o tym, co oni przecież od roku przeżywają, że ich dzieci są porywane, rusyfikowane. Pamiętamy sprzed chyba miesiąca mniej więcej taka chucpa w Moskwie, gdzie zebrano te dzieci ukraińskie, których rodziców zamordowano, domy im zburzono, ukradziono ich i przerabia się ich na ruskich i kazano im dziękować. Jedna dziewczynka no, nie wytrzymała i się rozpłakała tam, bo wie, że to przecież są oprawcy, zbrodniarze i tak dalej. Także no, no, taka perwersja na tych dzieciach, nie umiem tego dalej opisywać. No, sami państwo rozumiecie, Ukraińcy to wiedzieli i ciągle mieli taką moralną pretensję do świata. Dlaczego no, świat milczy? Dlaczego nie nazwie tego zbrodnią ludobójstwa, nie zrówna z Hitlerem, Mao Zedongiem, czy z czymś tego, co robi Putin. Także wreszcie ich poczucie sprawiedliwości, przynajmniej takie symboliczne, zostało tu zaspokojone, z czego się bardzo cieszę. Dalej to wiąże ręce takim kunktatorom jak Macron, czy politycy niemieccy, którzy no, chcieli się tu ciągle dogadywać. Znamy te telefoniki Macarona do Putina, kiedy już przecież wiadomo było, że to ludobójca. To się skończy, tego już nie będzie, nie? Takie państwa neutralne, powiedzmy takie jak Indie, no też będą miały trochę większy problem w wspieraniu Putina, no bo już jasno Zachód się określił. To jest zbrodniarz wojenny. Także te reperkusje polityczne też są bardzo, bardzo istotne. No a to jest też sygnał dla elity rosyjskiej, czyli polityka wewnętrzna, albo usuniecie Putina, no albo wy wszyscy będziecie potraktowani jak przestępcy. Wasze majątki zostaną skonfiskowane, wasze wpływy, wasze możliwości, wasze dzieci, które studiują na uniwersytetach zachodnich, że to wszystko się skończy. To wszystko się skończy, nie? Także myślę, że to jest też ważny sygnał. No, jeśli macie wy jakieś dodatkowe głosy, zachęty, no to chętnie posłucham, a jeśli nie, no to możemy też przejść do tego. Jeszcze tu dołożę, bo pojawiały się głosy, że no, tu jest immunitet dyplomatyczny i tak dalej. Pan profesor Hoffmański wyjaśniał w TVN-ie, że te kwestie Trybunał już rozstrzygnął i żaden immunitet tutaj nie działa, choćby w sprawie prezydenta Umara al-Bashira, byłego prezydenta Sudanu, że immunitet nie chroni przed odpowiedzialnością za zbrodnie przewidziane w statucie rzymskim, tym, który ustanowił właśnie Międzynarodowy Trybunał Karny, także tutaj nie ma żadnej wymówki, żaden kraj nie będzie mógł się tu usprawiedliwiać, że nie aresztował Władimira Putina. Żaden Obajtek nie będzie już takich kucypałów opowiadał, takiej ruskiej narracji, jak to niedawno mówił, że dlaczego oni ciągle biorą tam
tę ropę z Rosji i jej płacą jeszcze. Bo żeby tylko brali i nie płacili, no to ja bym nic nie mówił. Mówi nawet, o, patrz, jakiś sprytny, nie? A oni z węglem to zrobili tak, że zapłacili, a nie wzięli. Czyli, rozumiesz, składy pełne były, słucham? Odwrotnie. Odwrotnie, nie? Putin dostał pieniądze na morderstwa, na swoje ludobójstwo, a węgiel został po jego stronie i go pewnie sprzedał komu innemu, nie? Czyli dwa razy dostał za to samo. A tu mogliby brać tę ropę, proszę bardzo, jak Rosja chce tłoczyć. Nie chce tłoczy, ale pieniądze żadne nie powinny iść, tylko od razu przekazywać te pieniądze Ukrainie i powiedz, proszę bardzo, to w ramach już reparacji, które Rosja kiedyś będzie musiała Ukrainą zapłacić, no to już należność dla Rosji przekazywana jest na konto armii ukraińskiej i wszystko gra, niech kupują nowe tam armatochaubice u nas, czy co tam, czy amunicję i tak dalej, i tak dalej. Także Kucypały opowiadał, ten pisowski urzędnik, że musimy płacić Rosji i brać ropę, bo ona nas przed międzynarodowymi trybunałami oskarży później i będziemy jeszcze większe kary płacić. Nie pamiętacie, takie dość głupie wystąpienie Obajtka było pokazywane, no nie tak dawno temu, nie? To w każdym razie ja jeszcze to pamiętam. I teraz właśnie ta decyzja i to wyjaśnienie, że tutaj jak mamy do czynienia z ludobójcami, to już żadne porozumienia z nimi, żadne umowy, kiedy oni jeszcze funkcjonowali jako normalne państwo, już dzisiaj nie działają. Do widzenia. Pani profesor Patrycja Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego w RMF-ie stwierdziła, że Putin, gdyby tak został zatrzymany i skazany, to mógłby nawet siedzieć w Polsce w więzieniu. Tylko Polska musiałaby podpisać umowę o wykonaniu takiego wyroku, no i Trybunał musiałby zdecydować, czy Putin byłby w naszym więzieniu bezpieczny, w sensie... Bo nie, no skazany może być na dożywocie. Najpierw. Ja tam bym się na to absolutnie nie zgodził. Ma siedzieć w ukraińskim więzieniu. Oczywiście Ukraina napisze taki papier, że on będzie tak samo bezpieczny, jak sieroty ukraińskie tam w Mariupolu i tak dalej. Nie? Ukraina akurat nie jest, co ciekawe, członkiem Bo tego Trybunału, ale już wcześniej zadeklarowała, że w sprawach tej wojny będzie współpracować, respektować te wyroki. Nie jest, to będzie, to jeszcze może podpisać, tak? Ale oczywiste jest, że ten zbrodniarz powinien siedzieć tam, gdzie popełnił te zbrodnie. No i niech on każdego dnia no nie wie, co się stanie. Tak jak dzisiaj dzieci ukraińskie siedzą ze swoją mamą w domu i nie wiedzą, co się stanie, czy ruska rakieta ich nie przeniesie na tamten świat. Niech tak se siedzi w tej celi i duma, no. Chociaż ja byłbym za to, żeby tak jak w Trybunał sądzący hitlerowców, no jednak dla najbardziej winnych tych zbrodniarzy, którzy mają na sumieniu i na rękach krew niekiedy setek tysięcy ludzi, żeby jednak przynajmniej w tym Trybunale, tak jak zresztą dla hitlerowców przywrócono to, czy wprowadzono wtedy karę śmierci. Ten główny ich przywódca sam sobie wymierzył. No tak, ale innych to tam wieszali. Tomasz pisze, wydali nakaz aresztowania, tylko car Putler będzie siedział w Moskwie i nikt go nie ruszy. No właśnie, no Hitler pewnie też tak myślał, że będzie sobie siedział w Berlinie i robił i nikt go nie ruszy, ale no, jednak go ruszyli. Jednak się odwróciło i paru innych w historii też się przejechało, także nigdy nie wiadomo. No też dużą trudność będą miały też takie państwa jak Węgry na przykład, nie? No bo już teraz popierają zbrodniarza. Tutaj jest zamieszanie jakieś, nie wiem jaki jest jego wynik, bo minister spraw zagranicznych Węgier twierdzi, że on nie głosował, czy nie tam protestował przeciwko wspólnemu oświadczeniu, a rząd z kolei Dunberg twierdzi, że tego, nie? Także, że jednak Węgry protestowały, czy nie podpisały tej wspólnej deklaracji popierającej właśnie to uznanie Putina i jego tych pomocników za zbrodniarzy wojennych. Także takie państwa, takie administracje jak Orbana będą miały też dużo większą trudność. Już widać, że coś się tam łamie, no bo minister mówi co innego, rząd troszeczkę co innego. No już dobrze, ciśniemy. I drugi Tomasz. Decyzja o nakazie aresztowania Putina jest historyczna i znacznie przyspieszy jego upadek, niezależnie od tego, czy zostanie aresztowany, czy nie. Tak, to o tym mówiłem, tu widać, że się zgadzamy.
i Grzegorz. Może ten nakaz to początek operacji podmiany jednego bandyty na takiego mniej skompromitowanego, na przykład męczennik Nawalny. To już taki głębszy spisek wietrzy. Nie no, oczywiście część takich kręgów na Zachodzie sprzyjających Putinowi, i to są politycy z najwyższego topu, nie? Tu przecież i Macron, to już mówiłem, i część polityków niemieckich, znaczna część, czy ta właśnie spod znaku Helgi i tego dzisiejszego Scholza, no to oni przecież dalej po cichu kolaborują z Rosją i oni nie chcą rozpadu, nie chcą klęski Rosji. No bo klęska Rosji oznacza rozpad, to troszeczkę przyspiesza mnie. To, co pokazywaliśmy, że na mapach już ukraińskich, tam szefa służb tych specjalnych, no to już są takie mapy, że Rosja jest rozczłonkowana, nie? No bo klęska Rosji taka nie, że tam no, otrzyma część, na przykład tam Krym zatrzyma, czy część Donbasu się coś tam podzieli i tak dalej, no bo wtedy no to jeszcze by się Putin utrzymał, czy jakiś tam jego no, następca, a tu nie chodzi o to, żeby Rosja pozostała w tym kształcie takiego zbrodniczego państwa alianta komunistów chińskich, tylko chodzi o to, żeby uległa dekompozycji, wszystkie te tereny okupowane Rosji, żeby uzyskały niezależność, a Rosja, żeby poszła w kierunku no, odbiegającym od autorytaryzmu. Jak to zrobić, to ja nie wiem. To od razu drugie pytanie. No, jak zrobić, żeby z niewolników wolnych ludzi? Nie? No, to ja tam mówię, no, jest pewien sposób, ale no, muszą chcieć. Nie? Nie da się tego na siłę. Nie? Na razie oni chcą cara, chcą dostawać po dupie, no, mają taką mentalność niewolników jeszcze z czasów Dżingis Hana, zaszczepionych właśnie w ten naród i w to miejsce na ziemi. No tak, a od wczoraj właśnie, jak wspominałeś, w Moskwie jest Xi Jinping. Putin się tam bardzo przymila, wręcz płaszczy przed nim. Tak. No Putin mu tam mówi, ej tam co ty, Wołodia, następną kadencję demokratyczny ty pobiedzisz, znaczy wygrasz wybory za rok. Xi Jinping tak powiedział, że chociaż formalnie Putin jeszcze nie ogłosił, nawet, ale już wygra, no. Ale Xi Jinping już mu mówi, że wygra. No to komunista, jak mówi, no to wie, już karty wydrukowane, już wszystko wiadomo. Jak to? Zróbmy wybory. Jak to mówił wójt w serialu Rancho, po co ja bym robił konkurs, jakbym nie wiedział, kto wygra? No, to on widać, że dobrze szkołę komunistyczną przez całe życie kończył, no to i wie, jak to ma wyglądać. A Putin z kolei mówił, że nawet zazdrości trochę Chinom, że taki mają skok w rozwoju i tak dalej. No dzisiaj są kolejne rozmowy, ale ciekawe, że Xi Jinping w zasadzie pokazał tak bardzo otwarcie, że wspiera Rosję, no nie tylko tak ogólnie, że tam jakieś gospodarcze i tak dalej relacje, ale na przywitaniu dokonał przeglądu Gwardii Honorowej Rosyjskiej Armii, czyli wprost po prostu jakby wspiera też i wojskowe działania. To już no nie, tak, to jest taka demonstracja dyskusji i sojuszu wojskowego, że to jest praktycznie jeden blok taki no, geopolityczny i jednocześnie no, popiera te zbrodnie rosyjskiej armii. Tutaj zobaczcie Zachód i profesor Hofmański wyrok, nie? Znaczy no nie wyrok, tylko nakaz aresztowania i no, praktycznie dowody są bezsporne, czyli gdyby został złapany i postawiony przed trybunał, no to by było oczywiste, że winien. Kwestia była tylko wymiaru kary, ale nawet już to się dyskutuje, że pewnie by dostał dożywocie, no bo tu nie ma na te zbrodnie no wyższego, mówię, tylko kara śmierci by mogła być. Także ta demonstracja, no to jest takie pokazanie, że no nie, no tu my komuniści trzymamy się razem, nie pozwolimy towarzysza Putina skrzywdzić i absolutnie akceptujemy zbrodnie, które Rosja popełnia. Zobaczcie, że to stoi w jawnej sprzeczności z taką próbą przedstawiania komunistycznych Chin jako potencjalnego rozjemcy w tej wojnie. Nie? To nie jest żaden rozjemca. To można by tak powiedzieć, jakby cofając się do analogii z II wojny światowej, Japonia miała być rozjemcą w wojnie z Hitlerem. Nie? Znaczy, no wiadomo, że to byli wtedy sojusznicy. A teraz,
A teraz ciekawa sprawa, jeśli chodzi o premiera, nowego premiera Japonii, że on wybrał się z taką nagłą wizytą właśnie do Polski, chociaż Polska tu na razie jest tylko przystankiem, Rzeszów, Przemyśl. Przyleciał prywatnym odrzutowcem z chyba Indii, czyli no, to była wizyta kompletnie incognito i w takiej tajemnicy przed no, różnymi wywiadami no, sowieckim i chińskim. Wylądował w Rzeszowie i teraz już... Jest już w Kijowie. Tak. Już jest w Kijowie, także tu, to też nie jest bez znaczenia. Tu poprzedza wizytę tego zbrodniarza komunistycznego, uzbrodniarza rosyjskiego, czy chińskiego, urosyjskiego, po ten nakaz aresztowania za ludobójstwo. A tutaj, no... premier drugiego takiego potężnego państwa, bo choć ludnościowo, no to Japonia oczywiście jest daleko za komunistycznymi Chinami, ale jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jeśli chodzi o możliwości technologiczne przede wszystkim, a także po części militarne, choć długo miała tylko taką doktrynę nieingerowania poza granicami państwa, czyli bardziej takie wewnętrzne siły no, budowała, ale teraz jej rola też militarna wzrasta, czyli można powiedzieć takie państwo, które równoważy i bardzo blisko sąsiaduje z potęgą komunistycznych Chin, że premier tego państwa w tym samym czasie, kiedy ten wataszka, bandyta i ludobójca Chińczyków, Ujgurów, gości u ludobójcy w Moskwie, to w Kijowie u prezydenta Zełenskiego jest premier Japonii i ma potem też odwiedzić jeszcze Polskę, także cieszymy się. To jest niezapowiedziana wizyta, ale myślę, że bardzo ważna i mam nadzieję, że zaowocuje w jakichś konkretnych tych technologicznych sprawach, technologiczno takich gospodarczych, czyli no, czekamy ciągle na produkcję półprzewodników w Polsce, nie? Tu właśnie Tajwan, Korea i Japonia. No oczywiście Stany Zjednoczone, ale mówię o Azji, Korea Południowa. No to są te państwa, które mogłyby uruchomić taką produkcję w Polsce. I te państwa te trzymają jakby Chiny w pewnym jednak zamknięciu od strony oceanu właśnie. No to jest taka klatka jak na wściekłego psa, nie? Czy tam, nie wiem, może wściekłą małpę, nie? No bo tam żeby mamy tu miłośników psów, my też się do nich zaliczamy. Czy wściekłą świnię może, nie? Nie wiem, no coś tam, to jest właśnie taka klatka, którą Amerykanie zbudowali na ten tandem. No tam jeszcze oczywiście są tacy pomniejsi, jak tam ten z Północnej Korei, no ale no to mówimy o tych głównej osi zła, czyli Pekin, Moskwa. Amerykanie budują im klatkę, szczególnie jeśli chodzi o Pacyfik, Ocean Spokojny i Indyjski. Już je otaczają ich bazami, już budują ten sojusz, jeszcze wzmacniają sojusz z Australią. Tam mają się pojawić nowe bazy, tam mają się pojawić atomowe okręty podwodne, które będą właśnie trzymały w klatce te szalone komunistyczne pacynki, nie? Także no to w takim dużym znaczeniu tego słowa, oni są już w klatce. Oni są już w klatce. Premier Japonii Fumio Kishida ma się spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim dzisiaj i jak donoszą media, ma zapewnić przywódcę ukraińskiego, że Japonia jako też obecnie przewodząca G7 będzie dążyć do tak jedności na świecie, międzynarodowej jedności, by nałożyć surowe sankcje na Rosję. No też oczywiście o dalszym udzieleniu wsparcia Ukrainie, także w odbudowie Ukrainy. Japonia chce czynnie uczestniczyć. Ale jak już mówimy o Chinach, no to w Polsce chiński wątek ciągle powraca. A to Prawo i Sprawiedliwość. Agentura komunistycznych Chin bardzo mocno przeżarła Polskę. Znaczy, nie musiała tak przeżerać w takim sensie, jak to ja
żabko, które Xi Jinping raczył nadgryźć, czyli no nie ma żadnych śladów i on tam wbija te swoje kły w to jabłko. Tylko tutaj działała bardzo, że tak powiem, owocnie, nie wiem jak powiedzieć, no niestety działała bez przeszkody naszych tak zwanych służb agentura Rosji i agentura Niemiec. I obie te agentury sprzyjały agenturze komunistycznych Chin, tak jak w polityce międzynarodowej, no bo agentury mniej więcej oddziaływują podobnie jak ten kierunek geopolityczny. I zarówno Rosja była w sojuszu z Niemcami i oba te państwa były w sojuszu z komunistycznymi Chinami. Stąd agentura chińska w Polsce działała na bazie tych wcześniejszych agentur, no a mając jeszcze ogromne środki finansowe i głupotę po stronie polskich przedstawicieli władz przeróżnych szczeblów, także i militarnych, i służbowych, no kusiła pieniędzmi, kusiła wycieczkami, kusiła uniwersytety instytutami Konfucjusza i jakimiś tam grantami dla naukowców, srutu tutu, kawał drutu. Także agentura komunistów chińskich w Polsce jest przeogromna. Jeszcze parę lat temu, i to nawet, tak bym powiedział, rok temu, politycy polscy najwyższego szczebla wręcz łasili się do komunistycznych Chin. Łasili się, to tak trzeba nazwać. No i dzisiaj no, się tego wstydzą. Dzisiaj no, już tam nie każdy chce o tym pamiętać, ale dzisiaj no, taki dobry objaw to, że dziennikarze się budzą. Nie? Mówiłem ten przykład RMF, ale też kilka innych można by podać, że z takich piewców tego kierunku chińskiego nagle mówią: komuniści, zbrodniarze, bandyci, sojusznicy Putina! To się poobudzali w tej Polsce. Noż dobrze, dobrze. Pierwsza rzecz to najpierw z tej politycznej, partyjnej strony. Na ten głośny w internecie wideo posła Radosława Fogla na TikToku chińskim. Fogel zrobił figla swojej partii. No, wsadziłeś Fogiel, że tak powiem, kij do, no, jak gdyby ula, no. To ci dupę teraz urządlą młodzi ludzie. Tak, no on tam oczywiście twierdzi, że młodzi ludzie nic nie wiedzą i to im każe konkretne powody, dlaczego nienawidzą PiSu. No i wszyscy podają bardzo konkretne powody i bardzo dużo tych powodów. Radosław Fogiel stwierdził, że w sumie cieszy się z tego, bo popularność, bo teraz algorytmy TikToka stwierdzą, że profil PiS jest popularny i jest fajnie. Ale bardziej od treści bym teraz chciał jednak przejść do tego, że oni sobie robią kampanię na chińskim portalu, który już nawet w Unii Europejskiej jest zakazany. No trzeba powiedzieć, na chińskim portalu szpiegowskim. Szpiegowskim. I w Stanach Zjednoczonych konsekwentnie kolejne stany i urzędy zakazują i te centralne urzędy Unii Europejskiej. O Czechach też mówiliśmy. No a w Polsce PiS właśnie akurat teraz się rozkręca tam. No. PiS praktycznie zarówno ze strony premiera, ministrów, także prezydent, no mieli jak najlepsze relacje z komunistami chińskimi. No to nie jest żadna tajemnica. Nawet kiedy Amerykanie no dość mocno pokazywali, że tak dalej być nie może, że jeśli Polska chce wejść w sojusz, powiedzmy, polityczno-militarny ze Stanami Zjednoczonymi, musi pozbyć się komunistycznej agentury chińskiej, to przecież jeszcze w tym czasie były takie rzeczy jak wystąpienie pana ministra Ziobry, który powiedział, że nie można. Morawiecki już mówi: dobra, no tak, rozumiem, no nie może być tu w sieci 5G, nie może być tu udziału chińskich komunistycznych firm, bo to oznacza szpiegowanie, nie? Czyli wszystkie tajemnice polskie będą lądowały w Pekinie, nie? Tak jak z chińskich telefonów, z chińskich pralek, z chińskiego TikToka, czy z czego tam jeszcze, nie? No to wtedy, zobaczcie, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaprotestował i to zaprotestował ostro. Powiedział, że absolutnie nie będziemy w żaden sposób dyskryminować firm z komunistycznych Chin. Czyli zobaczcie,
ministerzyna występuje przeciwko premierowi swojemu, nie? Czyli zobaczcie, jak silne są te tarcia w łonie PiSu. Właśnie ze względu na Chiny. Nie? Teraz z ostatnich dni taka informacja trochę głębsza, czy z takiej zakrystii pisowskiej głębokiej, czyli jak tam rozkradają państwo polskie ci koledzy z tak zwanej partii republikańskiej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I o tym w audycji podcaście Radia Z dziennikarz Radosław Gruca omawia te sprawy, że na przykład służby już nawet mówiły, że tam się forsuje do kierownictwa osoby, no tu zgłaszały zastrzeżenia, jednak przynajmniej jedna z tych osób została na to, do tego kierownictwa mianowana. Czytamy na portalu Radia Z. Według naszych źródeł służby przekazały notatkę, informacje wskazujące na to, że członek rodziny tej osoby miał 2 lata temu pracować w kancelarii prawnej, która podpisała umowę z chińskim potentatem na rynku elektroniki. Nie przeszkodziło to w tej nominacji. I dalej mówi, bo tu Bielan twierdzi, że to Wipler i jego firma tutaj coś próbowali robić, to oczywiście nie on. I do tej firmy Wiplera są różne zastrzeżenia, jak mówił Radosław Gruca. Bezpośrednio może tego nie widać, ale jakoś wszystkie te współpracujące media z nimi tak bardzo prochińsko się wypowiadają o współpracy. Same przypadki, nie? To nie jest opłacona sympatia, tak jakbyś tu sugerował redaktorze, ale zobaczcie, że w bliskim otoczeniu tych pisowców czy Solidarnej Polski, no bo tu Ziobro, no to już taki, on tak troszeczkę na niepodległość chce się jakoś wybić, czy tam mocniejsze mieć te pozycje przetargowe, bo tu już i Terlecki się zarzekał, że ta Solidarna Polska, no to nie ujrzy tam miejsca na listach, czy coś takiego. A tu też widzimy, że w tych okolicach tej Partii Republikańskiej, Bielany, ten Żalek tak. to nie jest od Ziobry czasem? Podał się do dymisji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Najpierw, ale on chyba od Ziobry był, nie? To coś mi się wydaje, że Solidarnej Polski kiedyś tam był. To tam nie był. No właśnie oni jakoś tam, wiesz, zmieniają te cyrki. On był w ogóle w partii Razem u Gowina. Aha. Partii Polsce Razem i potem w Porozumieniu. W Porozumieniu był. W każdym bądź razie zobaczcie, że wśród tych kacyków pisowskich na tym gdzieś dalszym poziomie widać wyraźnie wpływ już agenturalnych chińskich pieniędzy, że tam następuje korupcja chińska na masową skalę. No i później, jak taki minister Ziobro wychodzi przeciwko swojemu premierowi, przeciwko sojusznikom amerykańskim, na rzecz tego bloku rosyjsko-chińskiego, mówi, że tu ma być firma Huawei, znaczy on nie mówi, że tam ma być Huawei, tylko że nie można dyskryminować chińskiej firmy, a wiadomo, że chodzi o Huawei, nie? No to zobaczcie, pojawia się szereg pytań. I polskie służby powinny te pytania już parę lat temu, bo to ja mówię o sytuacji chyba sprzed 3 lat, nie? Ta wypowiedź tego Ziobry o tym, tak. że nie, to chyba 3 lata temu, nie? 2020 rok. I zobaczcie, polskie służby dalej mówią, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest w porządku. A tu pani Chmielowska objawiła kiedyś, zapytana przez nas, bo my pytamy, no dlaczego Gazeta Polska, która no tak tam napina piersi, jacy oni antykomuniści, jacy tam przeciwko Rosji i tak dalej, dlaczego oni dają reklamy Huawei'a, nie? Chińskiej komunistycznej firmy szpiegowskiej, nie? No i dowiedzieliśmy się, nie wiem, czy mamy ten wycinek, żeby to przypomnieć, dowiedzieliśmy się z, myślę, że najlepszego źródła, bo pani Jadwiga jest z Solidarności Walczącej. No to jest, zapytała samego Sakiewicza. Zapytała samego Sakiewicza i przypominam, że to Solidarność Walcząca, ona miała dobre rozeznanie, bo tych agentów, którzy byli ostatni przed śmiercią księdza Blachnickiego, no to
właśnie Solidarna, przepraszam, nie, Solidarność Walcząca ich zdemaskowała i powiadomiła księdza Blachnickiego. Więcej, jeśli chcecie, to mówiłem na kazaniu, całe kazanie poświęciłem właśnie tej sprawie, jakie znaczenie prawdziwe dla Polski, bo tam, wiecie, będą hagiografie pisać te gazety polskie, czy tam jakieś inne periodyki będą tam robić z niego księdza katolickiego. W rzeczywistości on był zbuntowany już wtedy przeciwko Watykanowi, głosił biblijną, protestancką naukę na temat zbawienia, podpisał kontrakty poza Watykanem już, żeby drukować protestanckie książki i rozprowadzać na Polskę. No to jaki on był tam katolicki ksiądz? Rozumiecie, że to jest nadużycie robienie takiej chucpy dzisiaj. No, kto chce więcej, to w niedzielę o 13:00 to kazanie jest. Dlaczego właśnie zginął? No ale wróćmy, oddajmy zaraz głos tak, pani Jadwidze. Pójdźmy teraz z panią Chmielowską. Ja jestem przerażona, że w takiej gazecie jak Gazeta Polska, którą ja uważałam za bardzo patriotyczną gazetę, pojawiły się reklamy Huawei'a. I to nie jednokrotnie, tylko trzykrotnie. Zapytałam o to Sakiewicza, jak to jest możliwe, więc on powiedział, że w Gazecie Polskiej codziennie się pokazały i nie może mieć na to pełnego wpływu, bo to Srebrna. No bo to Srebrna kazała, no a Srebrna to kto? To komuniści? Kiszczak? Kto? Srebrna to kto? Srebrna to Kaczyński. No i teraz zobaczcie, mamy prezydenta Dudę, który no, opisywał tego no, Xi Jinpinga jako swojego przyjaciela. Mamy nawet Morawieckiego, który warował, pamiętacie, jak tam jakiś zdezelowany sprzęt leciał, miał przylecieć tym wielkim ukraińskim Antonowem. No to oni tam warowali, nie wiem, z Sasinem czy z kimś. Mamy Ziobrę, który wprost przeciwko premierowi, przeciwko Amerykanom broni komunistów chińskich i ich szpiegowskiej firmy. No i mamy teraz reklamy Huawei'a, właśnie tej szpiegowskiej firmy w Gazecie Polskiej. No i pani Chmielowska mówi, że sam Sakiewicz, którego zapytała, on mówi, ja niewinny, ja biedny, ja żuczek, jestem niezależny, ale jak Srebrna każe, to ja ruki po szwam biorę kasę i drukuję te reklamy szpiegowskiej komunistycznej firmy w swojej gazecie. No Srebrna to też przypominam, redaktor Rachoń tam jest gdzieś, zdaje się, we władzach, nie? Także cała ta, zobaczcie, ten oplot pisowski, on melduje się przy komunistach chińskich. Zobaczcie, jacy oni są po pierwsze obłudni, jakie mają wpływy i jak są niemoralni, że biorą pieniądze od komunistów chińskich. Wprost. I jeszcze Paweł Kukiz kiedyś wsypał Marka Suskiego, że ma telefon Huawei. Suski twierdził, że nigdy z niego nie korzystał, co prawda, ale jednocześnie się tłumaczył, że to jest bardzo popularne w Polsce i reklamuje go Lewandowski. No to jest dla niego dobre usprawiedliwienie, rozumiem, tak? Lewandowski już przestał. Nie no, Susłow to jest tak mocno umoczony w Chiny, w ich pieniądze, w ich różne granty, telefony, srutu, tutu, że to w ogóle... On tam jeździ malować. A, pagody, no tak. Na zjazd komunistów chińskich z rozkazu Jarosława Kaczyńskiego. To przecież wyśmiewała pani Hania Shen tutaj wielokrotnie u nas, jak to właśnie Susłow był wraz z różnymi komunistami z całego świata i reprezentował tam Prawo i Sprawiedliwość, czyli no, partię komunistyczną, tak z tego wychodzi. No. Jeszcze wrócę do Jacka Żalka. Otóż Jacek Żalek był w takich oto partiach. No dawaj, to teraz długa lista. Koalicja Konserwatywna, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Przymierze Prawicy, UPR, PO. PO też? Też. Polska Razem, Porozumienie i Partia Republikańska. Czyli w tym no, Solidarnej Polsce nie był. W tym akurat nie. W tym jeszcze, ale to wszystko przed nim. Teraz z prokuratorami tam rozmawia, tam no, jakieś dyskusje ma dosyć obszerne, no to może się i zapisze do tej partii. Grzegorz, po wizycie chińskiego satrapy ruski KGBista miał okazję poczuć się jak wódz Białorusi. Dobre porównanie, dziękuję. Paweł, dwóch największych terrorystów, rozpatruje przyszłość świata. No, oby to był ich koniec.
bliski, nie? Bo jeśli oni teraz nie przegrają w sposób zdecydowany, nie? To zdecydowana przegrana to jest, tak jak powiedziałem, totalna klęska frontowa orków Putina i rozpad Rosji. Rozpad Rosji, oczywiście tu też wyrzucenie Rosji z Europy, czyli mówię o Kaliningradzie, nie? To taki lotniskowiec moskiewski, azjatycki lotniskowiec, że tak powiem, kilkaset kilometrów od Warszawy, nie? I to tak, wiecie, mniej niż 1000 dużo, nie? Z 500 kilometrów, no, jeśli chodzi o granicę, to bliżej. Rosja także zawsze się odgrażała, że w 3 dni by była w Warszawie. No to coś powoli. Przy dzisiejszych możliwościach manewrowych wojsk. Także to w polskim bezpośrednim interesie jest no, likwidacja tego, tej strefy okupacyjnej rosyjskiej tuż u polskich granic. Nie? To powinna być jakaś albo strefa międzynarodowa wolnego handlu. Takie są też jakieś przymiarki, żeby coś takiego zrobić, typu Wolne Miasto Gdańsk, jeśli chodzi o analogię sprzed II wojny światowej, po pierwszej. Ale też no, myślę, że spokojnie można by tu pomyśleć o, zresztą rozmawialiśmy już dawno, dawno temu z doktorem Pawłuszką też właśnie o przyszłości królewca tego Kaliningradu po rusku zwanego. Być może podział pomiędzy Polskę i Litwę, można by tu pomyśleć o obniżeniu kwoty reparacji dla Niemiec, gdyby Niemcy zgodziły się na taki układ, no bo akurat przed II wojną światową ten teren należał do Niemiec, oczywiście wcześniej niekoniecznie, ale mówię o tej najnowszej historii, także tu można by dyskutować, żeby tę kwotę reparacji za II wojnę światową ze strony Niemiec dla Polski zmniejszyć jakoś wydatnie, jeśli by się zrzekli właśnie jakichś tam tych swoich roszczeń pod adresem królewca, czyli tych Prus książęcych, wschodnich, czy jak ich tam nazwać. To jest, zobaczcie, wchodzimy w no, świat, którego nie znaliśmy po II wojnie światowej. I dlatego to jest wielka niewiadoma, w jakim świecie nam przyjdzie żyć. Oczywiście my mówimy o tych scenariuszach pozytywnych wszystkich. Ale są też negatywne scenariusze. No ale to tam nie będziemy straszyć. Tu jasny kierunek dla Polski, dla Polaków, dla rządu polskiego to jest teraz zerwać te wszystkie porozumienia, uwikłanie polityków, dziennikarzy, część służb na tym kierunku rosyjsko-chińskim, podkreślam. I wspierać Ukraińców jak tylko się da, żeby ta ich szykowana ofensywa no, złamała kark armii rosyjskiej. No i to jest proste, czyli jak gdyby tutaj, wiecie, nie ma co rozkminiać tamtego. To kierunki są proste. Pytanie, czy wystarczy woli, czy wystarczy, że tak powiem, takiej przebiegłości, bo tu druga strona ma ogromne pole agenturalne po naszej stronie, nie? I to widać na różnym kroku. Ta wojna wewnętrzna, którą PiS rozpętał, jeśli chodzi o Jana Pawła II, nie? To wczoraj z profesorem Polakiem rozmawialiśmy, że tu nadzwyczaj dobrze strona pisowska była już przygotowana do tej wojny. Nie wykluczamy właśnie takiego oto scenariuszu, że to jest ustawka przedwyborcza. To jest ustawka przedwyborcza między Platformą a PiS-em. Przypominam, że to są bratnie partie. Że te partie kiedyś miały wspólnie rząd tworzyć. Nie? 2000, który to był tam piąty rok, to mówiło się o popisie i razem mieli tworzyć rząd po wygranych wyborach. Taki był plan. Tylko Platforma chciała, przegrała wybory, PiS wygrało. Platforma chciała więcej ministrów, tam chodziło o te właśnie sprawy siłowe, te teczki różne i tak dalej, Ziobrę, o takie tam rzeczy. No a Kaczyński się nie zgodził, no i dlatego poszło to w inną stronę. Ale to są bratnie partie, one razem, można powiedzieć, się szykowały na przejęcie władzy w Polsce i one dalej mogą chcieć
rozgrywać scenę polityczną właśnie za pomocą emocji wywołanych tutaj wspomnieniem Jana Pawła II, żeby nie powstała nam jakaś wolna siła polityczna. Bo obie te partie są okrągłostołowe, nie? Kaczyński no to wprost brał od Kiszczaka, a Tusk brał tam od Gromosława Czempińskiego, nie? No toż tam też generał z tamtych służb takich samych jak Kiszczak, nie? Także no oni wszyscy z nadania okrągłego stołu. Stąd warto, żeby rozsądni Polacy nie dali się wpuścić w tę nawalankę. Ona ewidentnie osłabia jedność Polski w momencie, kiedy trzeba wspierać Ukrainę. Nie? Także każdy, kto robi te bzdury związane z takim podgrzewaniem emocji w temacie Jana Pawła II, musi mieć świadomość, co robi. Bo co innego jest prawda historyczna i co do tego nie ma o czym dyskutować. To nawet papież Franciszek im powiedział, ale o czym wy dyskutujecie? Co, że on wiedział? To się w głęb tam, każdy wiedział, nie? No profesor Polak mówi dokładnie to samo. No odbiłem się ze sprawą Peca, już nie mówię o... Czyli wiecie, on dorosłych kleryków gwałcił tam gdzieś po kątach w Knurii, gdzie to tam było, w Poznaniu czy gdzieś, nie? I o tym już nawet nie chciał Jan Paweł II słyszeć, chociaż dowody były jasne i dopiero kiedy gazeta zaczęła, bo kiedy pani Pułtawska, no już mając bezpośredni dostęp i jakąś tam przyjaźń papieża, on powiedział, słuchaj, no nie wiesz, co się dzieje w tym Poznaniu, cała Polska huczy, zrób coś z tym, bo no tu powaga Kościoła i twoja, nie? To co chciał Jan Paweł II zrobić? Awansować go do NZ-u, wysłać jako sekretarza tam w sprawie rolnictwa czy czegoś. No ale wtedy Rzeczpospolita walnęła artykuł, no i, że tak powiem, mleko się rozlało. Ale i tak do dzisiaj nie powiedzieli prawdę o tym, o jego różnych przestępczych czy zboczonych działaniach. Dalej jest to kryte przez Kościół katolicki. Także tu, że papież wiedział, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Ale to, co zrobił PiS, co robi jeszcze dzisiaj Sakiewicz, jeszcze chce jakieś marsze, jakieś durnoty wyprawiać, to jest właśnie wojna hybrydowa w Polsce. I to z pewnością zniechęci do głosowania tych ludzi, którzy by chcieli czegoś rozsądnego, a tylko no, wzmocni emocje i no, wynik może być po prostu no, kontynuacją tego, co jest. Tylko przypominam, że to są ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno wychwalali w Polsce zbrodniarzy komunistów chińskich. Swoją drogą ta bliskość PO i PiS-u widać wyraźnie w działaniach Zbigniewa Ziobry, a raczej w braku tych działań, no bo ilu tych ministrów PO aresztował? Jakoś coś nie widzę, czy jeden ukradł czajnik, czy co? Sokowirówkę, nie? To ten Bronuś i tyle. No, to za sokowirówkę to on tam długo siedzieć nie będzie, nie? No podobna fikcja jest u premiera Morawieckiego, że no pojechał przy okazji tego, co tam wyprawiał w Niemczech, no to pojechał do Carlsbergu ogrzać się ciepłem Franciszka Blachnickiego, bo tu z tym księdzem, no to mówię, to jest źle rozumiane, ale zobaczcie, że no została stwierdzona zbrodnia, a zbrodniarze chodzą po ulicach. Ziobro podaje ich nazwiska i nic nie może. No to jak, panie premierze? Dlaczego ten pułkownik, który nadzorował pracę tej agentury, która jest podejrzana o zamordowanie księdza Blachnickiego, dlaczego ci dwoje nie są w areszcie wydobywczym dzisiaj? To jest szopka. Tylko to jest PiS na wodę! Jeszcze dostają dotacje. To akurat z miasta Warszawy jakiś czas temu dosyć sute i no, brylują, czy przynajmniej pani ta Jolanta, teraz Lange, kiedyś Gontarczyk, no tu w Fundacji dla Praw Człowieka i tak dalej, a nie przed sądem, nie w procesie. Także Trzaskowski z Platformy, powiedzmy, daje im pieniądze, a Ziobro z Morawieckim dają im bezkarność. No i tyle. Taka jest prawda, popis. Dlatego zapraszamy do naszej grupy na Facebooku. Idziemy po wolność.
tę prawdziwą wolność i prawdziwie idziemy po wolność. Już ponad, już prawie 2150 osób w tej grupie. Tam dyskusja i na temat tego, no, czym jest wolność, jak przede wszystkim iść do tej wolności, jak organizować aktywność w tej kwestii, to na Facebooku idziemy po wolność. Jeszcze wasze ostatnie komentarze. Tomasz pisze, szukałem wkrętów w sklepie i wszystko made in China, ale znalazłem made in Poland. Wow. Jest moc. Jest moc. Potrafimy robić wkręty. Rozumiem, że polskie po prostu jak to się mocniejsze mówi, od chińskich. Do półprzewodników jeszcze kawałek, nie? Maciej pisze, proces Putina na żywo, rekord oglądalności. No, to by był krótki proces, myślę. Chociaż zbrodni tam dużo by trzeba wymienić. I Frank Martin, hashtag sankcje na Chiny. Tak, to oczywiście i od dawna. Teraz już przecież są jawne doniesienia o współudziale nie tylko w tych technikach militarnych, jak zdjęcia satelitarne, ale i w dostarczaniu i tam kamizelek kuloodpornych, teraz już się mówi o amunicji nawet. No i to wsparcie polityczne, które udziela bezpośrednio Xi Jinping temu zbrodniarzowi, już można powiedzieć międzynarodowemu, powinno być wystarczającym powodem, żeby nałożyć sankcje ekonomiczne na Chiny i to byłby koniec ich marzeń o potędze. To byłby koniec. I jeszcze Emla Palainen. Czy iść pod prąd wie już o podpisie Bidena w sprawie COVID-u z laboratorium w Wuhan? Dzięki za to pytanie. No nie chcemy, że tak powiem, takiego trochę, jak to się mówi, groch z kapustą, ale no tu jest chiński wątek. Generał Spalding pisał, że ci pułkownicy, którzy napisali to opracowanie Jak pokonać Zachód, z którego on bazuje w tych swoich dwóch książkach, próbując ostrzec Zachód, stwierdzili, że jedynym sposobem takiego militarnego uderzenia w Zachód, oprócz tych wszystkich działań handlowych, dyplomatycznych, sportowych, bo to wszystko jest wojna, nie? Dla komunistów chińskich, no to jest broń biologiczna. Tylko to im wyszło, że na to mają szansę, bo to jest stosunkowo tania w uzyskaniu, a potem przenosi się przez człowieka, czyli każdy człowiek będzie agentem, że tak powiem, roznosicielem tej broni, chce czy nie chce. Nie trzeba rakiet za miliony. Nie trzeba rakiet za miliony. Myśmy o tym mówili tu z panią Hanią Shen od początku, kiedy inne stacje, gazety i tak dalej nie chciały słuchać. Ja pamiętam Dworczyka, który wyśmiewał to, co my mówiliśmy w telewizji Idź pod prąd na samym początku pandemii. I tam bardzo... mówił prawie to samo. Słucham? Po paru miesiącach mówił rzeczy podobne. Ale wiesz, to oni moralności tak jakby nie mieli. Rozumiesz, nie? Czyli oni mogą łgać na każdy temat, oni mogą być raz jak żalek, w Platformie, raz w PiSie, to dla nich to tak o. No to ale dobra, to już mówmy o poważnych sprawach. Myśmy przecież uruchomili petycję do prezydenta Trumpa, zresztą 100 tysięcy podpisów, ponad 100 tysięcy podpisów w miesiąc udało się nam zdobyć, chwała Bogu, żeby właśnie pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za rozprzestrzenienie koronawirusa. Nie? Także ten temat, to wiecie, teraz dopiero będą odtajniać archiwa w Stanach Zjednoczonych, a myśmy 2 lata temu to robili, pisali i tak dalej, i tak dalej. Także cieszymy się, bo to pokazuje, że w administracji amerykańskiej, szczególnie w kręgach Bidena, jest coraz większa świadomość zagrożenia chińskiego i nie będzie przelewek. I nie będzie przelewek. To, co już wcześniej mówiłem, że oto zamknięcie tych szalonych komunistów w klatce za pomocą baz i sojuszy wojskowych z obszaru właśnie Indo-Pacyfiku, a teraz no, pójście dalej, jeśli chodzi o pokazanie prawa.
prawdy o ataku bronią biologiczną przez komunistyczne Chiny. Nie? O ile można tam jeszcze dyskutować, czy ten wyciek to był przypadkowy, czy celowy, chociaż ja nie wierzę w żadne przypadki u komuchów, nie? No ale dobra, to już mamy dowody na to, że tak powiem, oślepienie Światowej Organizacji Zdrowia, że ona na podstawie chińskich kłamstw i człowiek, który był uzależniony od komunistów chińskich, kłamał, że ten wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka, no to nie ma co podnosić żadnego alarmu. Czyli to jest jeden kierunek taki działań wywiadowczo-dezinformacyjnych, a drugie, no to było ściągnięcie europejskich Chińczyków do Wuhan na ten jakiś tam ich nowy rok, czy coś takiego, żeby ich tam pozarażać i wysłać do Włoch i na cały świat, do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Także to na to są już twarde dowody, bez żadnych tam, no, było, nie było, nie? I za to komuchy chińskie powinny odpowiedzieć, także oprócz sankcji tu powinny być reparacje za miliony ofiar. Reparacje dla całego świata. Nie wypłaciliby się chyba do końca skarbca chińskiego. Odtajnienie informacji na temat źródeł COVID-19 podpisał Joe Biden wczoraj. Nie wiemy, jakie te informacje jeszcze będą, bo tam jest przegląd, które można, które ale można. Ciekawostką jest, że obie izby, wyższa i niższa, praktycznie bez sprzeciwu klepnęły tę decyzję. Tak. I w tekście tej ustawy jest mowa, że są powody, by sądzić, że pandemia miała początek właśnie w laboratorium w Wuhan i dlatego wywiad USA powinien ujawnić jak najwięcej informacji opinii publicznej. A Chiny dzisiaj odpowiadają, że są bardzo niezadowolone z tego powodu. Stanowczo się temu przeciwia. No jak, zobaczcie, nawet komuch chiński może nam poprawić humor. Dziękujemy. I Tomasz jeszcze precyzuje, że te wkręty to były w sklepie w Wielkiej Brytanii. Dlatego chyba jest moc. I technologia brytyjska. Ale polskie. Wow. Polskie w sklepie w UK. Ciekawe, czy tylko opakowanie było polskie. Ja bym jeszcze tu nie był taki spokojny. I dodaję, że coraz więcej rzeczy można kupić nie chińskich, więc świat zaczyna produkować nawet małe rzeczy i się opłaca, a więc sukces. No tu bardzo ważny jest teraz, oprócz oczywiście tej sfery półprzewodników, chodzi o to, żeby odciąć technologicznie komuchów chińskich i żeby rozwój tych technologii informatycznych nastąpił poza gettem, tym właśnie klatkowym, tym wsadzeniem tych dziadów do klatki na tygrysy dzikie, czy jakieś tego, czyli żeby nie dzielić się odkryciami też technologicznymi. To już są odpowiednie regulacje w Stanach Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że inne kraje pójdą za tym. Ale też, żeby wszelką produkcję, która została zdominowana przez komunistów chińskich, żeby znowu rozproszyć po całym świecie. Szczególnie chodzi teraz o leki, bo tu zapowiadane są kłopoty. Myśmy już mówili też właśnie 2-3 lata temu o tym, że ponad 90% rynku amerykańskiego antybiotyków, no to są produkty bezpośrednio chińskie lub na komponentach chińskich, bez których tego się nie da zrobić. Podobnie jest w Europie, no tutaj troszeczkę indyjskie też są, no ale przecież myśmy mieli jako Polska, no wspaniały przemysł związany z produkcją leków farmaceutycznych. I premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że tu będzie budowa polskiego przemysłu farmaceutycznego. To tak jak z CPK. 2 lata temu, 3 lata temu. Ile kasy już ukradli, a gdzie jest przynajmniej kawałek tego lotniska czy tych kolei, nie? Na razie tylko ludzie protestują. Ale jest przekop. No ale podobno tam możesz sobie tylko wpław przepłynąć albo kajakiem. No to jest cały PiS, nie? No. Banda takich właśnie jakichś ludzi, którzy tylko się puszą, którzy tylko slogany jakieś tak dla narodu robią, a w rzeczywistości kradną ten naród, niszczą. No i jeszcze do tego nie potrafią zrobić nawet to, co obiecują porządnie, nie? Ten kanał będzie takim pomnikiem Kaczyńskiego, jego impotencji. Wpuścili nas w kanał. Jacek Mrożek, w Kanadzie papier ścierny polski bardzo dobry. O! Cieszymy się, choć mówię jeszcze raz, to nie są półprzewodniki. Ale może, nie wiem, diamentowy.
nie są to te najwyższe technologie, ale coś ale, jest. Ale i to już nas cieszy. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, jeśli lubicie tego słuchać, uznajecie to za pożyteczne, to zachęcam do wsparcia także finansowego, czy to przez Super Chat, czy PayPal, Blik, DotPay, zwykły przelew, Patronite, jak Wam najwygodniej. Mamy 21 marca, tak zwany pierwszy dzień wiosny, dopiero 610 wpłat. Docelowo 1000 w tym miesiącu, tak jak zawsze, indywidualnych wpłat, także zachęcamy, zapraszamy Was serdecznie. No, mówiąc właśnie o Franciszku Blachnickim i Joe Łosiaku, bo nie da się mówić o dokonaniach wtedy jeszcze księdza Blachnickiego bez Joe Łosiaka, no bo to on, można powiedzieć, dostarczył tej treści, którą później ksiądz Blachnicki rozesłał po ludziach wraz zresztą z setką misjonarzy amerykańskich. O, tu już Czarek z Podlady wyjął tę książeczkę. To jest protestancka produkcja ruchu Agape, Billa Brighta, Campus Crusade for Christ. Także tu widzieliście u nas też misjonarzy z tego ruchu. To John Łosiak spotkał się z księdzem, powiedział mu Ewangelię. Ksiądz, wow, modliliśmy się o to, no i dawaj tych misjonarzy protestanckich, robimy robotę ewangelizacyjną w Polsce pod przykrywką katolickiej oazy. No to tak to trzeba nazwać. No i kiedy został zesłany przez Jana Pawła II i Dziwisza z Rzymu do tam zadupia takiego niemieckiego, bo Karlsberg, no to wiecie, tam nam się kojarzy dobrze, piwo, Niemcy... To za dupie. A to nie to. Zberg jest, znaczy piwo jest z Danii. Wiem, ale ja mówię o słowach, jak ja tak słyszę, kochanka, nie. To były gdzieś w górach, to ksiądz były też, zresztą Jurek o tym mówił na kazaniu, bo był też gościem. To, kto chce, może sobie tego posłuchać. To było jakieś stare budynki tam po jakiejś armii, po jakiejś siedzibie. To jest miasteczko wielkości... Nałęczowa może? No, coś takiego w górach, daleko od świata, dlatego też ten mord łatwo było tam przeprowadzić, bo to na, że tak powiem, granicach historii. I tam, no, ja stawiałem tezę, czy szukałem odpowiedzi, dlaczego go zabito, no, czy co się stało w jego życiu, że go zabito, nie? Co on takiego zrobił? No i on tak zrobił to, że wreszcie dopiął porozumienie z protestantami na druk materiałów w języku polskim głównie, protestanckich, biblijnych, za 2 miliony dolarów. I w tym momencie zginął. Tak. No to a propos, zobaczcie, jak ważne są pieniądze w działalności chrześcijańskiej, w działalności publicznej. No bez tego pewnych rzeczy nie zrobimy, nie? Stąd dziękuję Wam, że nas wspieracie. No, wszystkie te elementy, które widać było w zwalczaniu księdza Blachnickiego, są obecne wśród nas. To już widzieliśmy i działanie operacyjne, i przekupstwa polityczne. To o tym mówił doktor Targalski, o pieniądzach wydanych na Mariana Kowalskiego przez PiS, że to były chyba pieniądze wrzucone w błoto, czy jakoś tak powiedział. Wszystkie te różne operacyjne, agenturalne działania widzieliśmy, no jeszcze nie użyli trucizny, nie? Być może to, że na razie jeszcze jesteśmy w takiej... Przynajmniej nie wiemy, żeby użyli. Przynajmniej nie wiemy, nie? Tak przy okazji Joe Łosiaka też próbowali otruć. Prawdopodobnie no, to samo środowisko, nie? W latach tam 90., o ile dobrze pamiętam. Joe pisze o tym więcej w swojej książce Rewolucja Jezusa. Kto chce, może sobie tę książkę zamówić, jeśli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, jakim to świętym katolickim czy błogosławionym katolickim jest ksiądz Blachnicki. On jasno powiedział, w sprawie zbawienia to protestanci mają rację, czyli Kościół nie ma racji, a to jest kluczowa chyba sprawa, nie? Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, czy w ogóle życie religijne.
religijne człowieka, jak dostąpić zbawienia. No i on tu powiedział, że no Kościół nie ma racji. Kościół kłamał w tej sprawie, mówiąc już no, przekaz, interpretację tego, co ksiądz starał się katolikom przekazać. Byłem w tej oazie, no to wiem, że myśmy wiedzieli, że jesteśmy partyzantami, że nauka katolicka jest inna, a my głosimy prawdę biblijną, bo my z Jezusem, a nie z biskupem pod rękę, nie? No i ksiądz też właśnie taką przyjmował postawę, także dzisiaj robienie z niego jakiegoś tam świętego czy męczennika katolickiego, to jest ogromne nadużycie. No, staramy się to prostować, oczywiście media głównego nurtu będą tam robić ludziom wodę z mózgu, no ale tam widzowie telewizji Idź Pod Prąd wiedzą, jak było z też na podstawie świadków tamtych wydarzeń. No ale mówię, że być może nie sięgnęli jeszcze po te metody bezpośrednie eliminacji mnie czy kogoś z nas, właśnie dlatego, że jeszcze nie doszliśmy do tego momentu oddziaływania na całą Polskę. Nie? Ksiądz był o krok od tego. A propos, dziś w dogrywce kapłan na rozdrożu, były ksiądz Piotr Suchy w telewizji Idź Pod Prąd. Dlaczego spaliłem sutannę? Zobaczmy zwiastun tego materiału. Jeżeli duchowny staje się pośrednikiem między mną a Bogiem, no to, co zostało powiedziane, osoba Jezusa znika totalnie. Największym problemem są relacje między proboszczem a wikarym. Cudownym dla biskupów rozwiązaniem jest to, kiedy wikary nie cierpi się z proboszczem, a proboszcz z wikary. W kościele po prostu nie ma indywidualistów, nie ma zadawania pytań. Ma być wszystko tak, jak zostało ustalone, ma być zrobione, nie wychylać się i najlepiej przynosić kasę, jak największą. Ja wyszedłem wtedy z budynku kurni i pamiętam, zdjąłem sutannę i wrzuciłem do bagażnika, że nie ma co walczyć z kościołem, w którym nie słucha się innych. W kościołem, gdzie Biblia to jest okładka. Wielu księży nie podejmuje decyzji odejścia, jeżeli mają jakieś wątpliwości, tylko dlatego, że się boją. To trzeba zrobić ten krok. Ja uważam, że nie można być w miejscu, gdzie się oszukuje siebie i innych. Jak przyjmowałem chrzest w wierze w 2015 roku, to się przyznał, że to przez te 20 parę lat intensywnie się modlił o moje nawrócenie. Słuchajcie, pierwsze nabożeństwo było takie, że ja wszedłem i masę ludzi, no, co prawda mi się tak wydawało, że to masa ludzi, bo to mały zbór, to jest do 40 osób, ale poczułem się po raz pierwszy w kościele jak w rodzinie. W kościele jak w rodzinie. Czuliście po raz się tak pierwszy. Kiedyś? No, ciekawe, bardzo, bardzo polecamy. O 18:00 dzisiaj zapraszamy was, możecie ze swoimi bliskimi, może właśnie tymi, którzy jeszcze tak tych politycznych naszych, czy moich programów, no to nie chcą słuchać, no to niech księdza, no byłego to byłego, ale ksiądz, konsekrowane ręce, no. I to jeszcze Piotr. Także może on przemówi do waszych bliskich. To o 17:00 oczywiście serwis informacyjny, jak codziennie. I zapraszamy też jutro, bo co środę o 18:00 nowy program Biblia dla katolików. Nowy program czytania Biblii. Co tydzień w każdą środę zachęcamy, zapraszamy już teraz do zadawania pytań do tego programu, do dyskusji. Szczególnie czekamy na pytania od katolików co do lektury Biblii. Wysyłajcie je albo tu pod programami, albo na adres e-mail kontakt@ispodprat.pl. A za chwilę pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Pierwszy papież krytykuje Kościół katolicki. Noś to się porobiło. Dziękuję. Bo Biblia to nie okładka. Biblia to treść. Treść niebezpieczna. Dlatego Kościół nie chce, żebyś czytał Biblię. Dzisiaj jest taki trochę, że tak powiem, bunt przeciwko Kościołowi, szczególnie młodego pokolenia. Noż to możemy tym buntownikom wskazać drogę. To jest właśnie bunt przeciwko biskupom i Kościołowi. Dziękuję bardzo. Dziś pastor Paweł Chojecki był moim państwa gościem. Dziękuję tobie i państwu.
Jeszcze co do Carlsberga, wyjaśnię, że nazwa browaru w ogóle nie pochodzi od miejscowości, tylko od imienia Karl, syna założyciela. No. Ale tak się Ale mówię złożyło. o pewnej fonetycznej wymowie, nie? I dla Polaka to dobrze brzmi, nie? Co ksiądz w Carlsbergu siedział, to jeszcze myślą, piwko popijał, nie? Papież to żaden Sybir, żadna zsyłka. A to całkiem co innego, dlatego trzeba badać, trzeba sprawdzać. Jak komuś z was jeszcze tam wystarczy ciekawości i sił, żeby zobaczyć nauczanie z niedzieli, no to zobaczycie, kogo Dziwisz zareklamował Janowi Pawłowi II jako zamiennik dla ruchu azowego, kogo przyjął pod swoje skrzydła. Też ciekawe. W nauczaniu niedzielnym bardzo ciekawe historie i bardzo ważne, też polecam. Dziękuję bardzo za ten program i do zobaczenia o 17:00 serwis informacyjny. Dziękuję bardzo. Katolicy uważają Piotra za pierwszego papieża. Nie będę się z tym spierał, ale jeśli to był pierwszy, czyli najważniejszy papież, to może warto go usłuchać. I zobaczcie, co on katolikom, no ja powiem wszystkim ludziom, powiedział na temat tego, jak dostać się do nieba, jak mieć odpuszczone grzechy, jak być zbawionym. To są Dzieje Apostołów, 10 rozdział, 43 werset. I apostoł Piotr, pierwszy papież, mówi tak. Każdy, kto w Niego, Jezusa, wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez sakrament pojednania, przez sakrament pokuty, przez Eucharystię, przez świętą... Mi tu aż nie wiem, jakie imię wybrać, bo tyle tych świętych tysiące, albo inaczej. To jeszcze raz zobaczmy, co pierwszy papież naprawdę powiedział. Iż każdy, kto w Niego, w Jezusa wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi. Nie dzięki Kościołowi, Jego oszukańczym sakramentom, świętym i tak dalej, i tak dalej. Czytaj Biblię, będziesz mądry.